Inwokacja. Bił go raju, paj do kraju, leśna ziemio stokorodna, wąska tanwi owśniętym sanie, sanno płozo, kośna łąko, iły, muły, piachy, lesy, miedzo, łubin, bosa groblo, sito sosny rozstrzelanej, bezimiennych imion pełne, stójcie przy mnie, bądźcie we mnie. Nie odprawcie w świat mnie samej na błądzenie nadaremne, w borykanie pylne, rdzawe, moje litte krajobrazy, moje chude talizmany. W kolejnej edycji Imaka witam Urszulę Kozioł, jedną z najwybitniejszych, moim subiektywnym zdaniem, najwybitniejszą poetkę po odejściu Wisławy Szymborskiej, która wydała ostatnio Fugę, czyli wiersze od 1955 do 2010. Ogromna księga. Jak patrzysz na tę księgę, Urszula, to co sobie myślisz? No patrzeć mogę, ale dźwigać gorzej. Jest ciężka. Jest ciężka. No weszły w nią właściwie wszystkie dotychczasowe wiersze, prawie wszystkie. No, jeśli się długo żyje, to tych wierszy aż tak dużo nie ma. Nie ma ich tak dużo, prawda? Taką gadułą wielką nie wiem, czy kilogram, książka czy jest dwa. Tak ciężka. Ale właśnie to jest taka dziwna historia. Kiedyś o tym rozmawiałam z Leszkiem Żarugą, który miał tutaj spotkanie, że jak to się dzieje, że właściwie ty także na pewno to znasz. Dlaczego piszemy najwyżej na rok jedną małą, cienką książkę albo raz na parę lat, skoro wydaje się wielu ludziom, że to jest taka prosta sprawa, wiersz, prawda? No i tak. Im krótszy, tym zdaje się trudniejsza sprawa, no bo trzeba celniej trafić. Tak, to zależy od wiersza. W związku z tym mam takie pytanie. No bo gdzieś to przeczytałem chyba, że no, łatwo być poetą, kiedy się ma lat 20. Wszyscy są poetami, mając lat 20, poetami życia. Kiedy się ma lat 40 czy 50, już trudniej. A kiedy już się weszło głęboko w smugę cienia, to jest to naprawdę duża sztuka, żeby jednak zachować w sobie tą świeżość wyobraźni, tą poezję. I jak to robiłaś, że po prostu podtrzymywałaś tę delikatną roślinkę, jaką jest talent, podkarmiałaś? Jak to robiłaś? Bardzo wielu twórców właśnie osiąga cudowny, ten łabędzi śpiew, szczyt swoich możliwości, przecież wiersze późne Iwaszkiewicza są wspaniałe. Stafa. A Przybosia, który kiedyś na takim zjeździe w Poznaniu, kiedy spotkaliśmy się, grupa Wierzbak nas prosiła i tam przyjechał Jastrun i Przyboś i skoczyli sobie do oczu o anioły Rilkego. Nie wiem, czy to pamiętasz, coś takiego było. No więc Przyboś wydawało się, był taki bardzo nasrożony na różnego typu jakieś takie anioły bytnie. I później nagle w ostatnich swoich wierszach wprowadza te właśnie jak gdyby widma rzeczy, które są i nie są zarazem. Tak. Które, to nieoczywiste. Prawda, rzeczy nieoczywiste. Z tej przestrzeni, z tej innej przestrzeni, którą wcześniej zwalczał. Bo drażniły go wiersze o przyrodzie na przykład. Co mnie zdumiewało, że poeta wyrosły właśnie w przyrodzie. W jakimś zagrożonej. No ja w każdym razie to odczuwałam bardzo głęboko. To, co się potem nazywało, znalazło swoją nazwę w tej ekologii, w tym ruchu ekologicznym. Tak. Ale to było, dla niego to było łono przyrody, rzecz wyklęta dla współczesnego poetyka, bo miasto, ale, masa, maszyna. Ale pisał pięknie o krajobrazach, o przestrzeni na przykład. No tak, ale potem pod koniec jednak dopuścił. Prawda? I to było najlepsze. No właśnie. To było najlepsze. Są takie wiersze, które ciebie samego dziwią, że je napisałeś. No, przeważnie, prawda? Kiedy nagle się okazuje, że jakiś wewnętrzny impuls powoduje, że zaczynasz zmieniać się niemal w kopistę, że masz
w tej bezsłownej masie, którą wewnątrz nosisz w sobie, bo bez myśli się bez słów, prawda? I nagle odczuwasz potrzebę przełożenia na język czegoś, o czym jeszcze nie wiesz, co to będzie. Co się rodzi. I tak nagle potem ten wiersz jest napisany, czasem pokreślony, bo jakiś inny wyraz wydaje ci się bardziej w tym miejscu stosowny. Nie wiesz, dlaczego tak ci się wydaje, potem się okazuje, że tutaj jest ta stara prawda, że słowo nie tylko znaczy, ale także dźwięczy i ta warstwa foniczna dyktuje ci konieczność zmiany jednego słowa na drugi, ale ty czytasz to i myślisz sobie, kto jest autorem tego wiersza. To samo ze obrazem, który oglądasz w muzeum, czy właśnie z muzyką, czy właśnie z wierszem, który inaczej jest odbierany przez poszczególnych czytelników, w zależności od ich wewnętrznej chwili, czy gotowości na dopowiedzenie tego, co ty podajesz jako temat. Bo to jest ten okruch, który powstaje, który zostaje zanotowany w jednej czy dwóch linijkach i jest jakimś zaproszeniem do wspólnego zamyślenia. Czyli to są te nuty, jakby powiedzieć. To są właśnie nuty, które są ten temat. Poddaje gdzieś tam, to czytelnik ma jakby wyśpiewać. Dostaje tylko. A swój przekaz czasem właśnie bardziej skomplikowany, bo jednak mimo wszystko to, że rzecz niedosłowną, rzecz, której się nie da opowiedzieć ani wyczerpać do końca, musi zawrzeć na jakiejś kartce. Tak. I na tej małej przestrzeni piszesz wiersz, na przykład jakiś liryk lozański ci spotkił rozpływ. W którym tyle zawiera się całe, trudno powiedzieć, cały wszechświat, ale tak dużo. I tutaj nagle się okazuje, że tych kilka linijek Mickiewicza wywołuje w tobie określony nastrój i potrzebę zamyślenia się i dopowiedzenia i te właśnie chmury, które u niego potem płyną i płyną, bo muszą płynąć i te góry, które stoją, bo muszą stać i ta woda, która to wszystko odbija. Taka jest, prawda? A więc niby rzeczy oczywiste stają się nieoczywiste. I że właśnie ta zdolność tekstu literackiego, czy właśnie malarskiego obrazu, czy muzycznego motywu powoduje, że przechodzisz razem z twórcą na tę drugą stronę lustra, jeśli to lustro będziemy umownie traktować, ale rzeczywiście przenosi. No to jest ta magia, magia. Tak, że to cię przenosi w inną przestrzeń. To, co mnie zachwyca w twojej poezji, to bogactwo warsztatowe. Ta warsztat po prostu wspaniały i równocześnie świadomość formy. Świadomość form, ale żeby mieć świadomość form, to trzeba no jednak mieć świadomość tradycji, prawda? Wiesz, no, może tak jakoś nie wszystko zależy ode mnie, czy w ogóle oczywiście od każdego piszącego. Jeśli się jednak człowiek znalazł w jakimś takim otoczeniu, gdzie się czyta głośno wiersze, jak się jeszcze dzieckiem, prawda? Ale głośne podanie tekstu, wielokrotne podawanie tekstu wiersza głośno powoduje, że ty jesteś z nim osłuchany. Od czasów antycznych do lat 60. w Polsce te same były rytuały zachowane, te same gesty w tańcu, czy tańcu, nie w tańcu, tylko w pracy. Nie wiem, czy pamiętasz żniwa, kiedy przy pomocy sierpów wykonywało się rytualne gesty. Już kosa. Kiedy każde przełożenie jakiejś tam garści słomy przez głowę, to wszystko było rodzajem tańca, prawda? I nie było wielkich zmian w myśleniu o świecie. Dopiero właściwie to, co do nas doszło poprzez cywilizację, poprzez nowe machiny, które teraz pola, które jesienią oglądasz, mają te zwinięte jakieś takie rurki, które stoją. Nie ma snopków, nie ma tych dziesiętnych, nie ma stogów siana, nie ma tego, co było kiedyś takie bliskie i podobne wszędzie, bo jak oglądałeś Boscha obrazy gdzieś tam po żniwach z tymi stogami, z tymi te pola, prawda, opustoszone, to były takie same jak za naszego dzieciństwa. W tej chwili to nie są te pola. Te pola są zupełnie inne. Czyli przez te 50 Więc lat bardzo wiele się zmieniło. Przeskoczyliśmy właściwie z epoki
średniowiecza do tej epoki. Inny rodzaj. Nie ma tego wysiadywania wspólnego na ławeczkach gdzieś tam przed płotem wieczorem o zmierzchu, bo było, nie było przecież światła elektrycznego. W biłgorajskich wioskach, gdzie pisałam książkę Postoje pamięci, pisałam ją w roku 59-60-61 przy świetle naftówki. Mimo, że była to jakaś piękna posiadłość zamojskich myśliwska, jakiś taki rodzaj leśniczówki bardzo ładnie wyposażonej, ale tam nie było światła elektrycznego, jeszcze trzeba było nosić ze sobą flintę. I ta przyroda, która się roi jakby w twojej poezji, ta ilość tych nazw konkretnych, drzew, ptaków i tak dalej, to wszystko gdzieś stamtąd się bierze. Tak, to znaczy to były okolice, ponieważ coś takiego nomadycznego jest wpisane w moją biografię, że częste zmienianie miejsca pobytu, że ze wsi w zależności od potrzeb, od pracy moich rodziców w szkołach różnych. Więc to się przeprowadzanie jakieś spowodowało, że ja na przykład jednym z pierwszych moich wspomnień jest obok natury, obok przyrody, obok tych żab, które zawsze z przyjemnością i nie tylko słuchałam, ale też lubiłam oglądać kijanki i te różne traszki, które gubiły ogonki, podobnie do ogona pawi. Oprócz natury byłam blisko kultury, bo siedziałam na związanych sznurkiem książkach przy kolejnej przeprowadzce, nie na krześle, tylko na książkach gdzieś w domu. Pełno było tych książek i pełno było muzyki, ponieważ i w kościołach słuchało się wielkim, w najgłębszej wsi, najbardziej jakichś odległych zakątkach, jak można było wmawiać mi potem przez całe lata, że nie jesteśmy w Europie, skoro, skoro, prawda, słuchaliśmy tej wielkiej muzyki. Ale tej kultury starej już prawie nie ma, prawda? Książki i wiedzieliśmy, że nasz, co dla mnie było jako dziecka, czymś zdumiewającym, że w momencie, kiedy zaczynam czytać wiersz Kochanowskiego, to właściwie on staje się obecny. Że wiersz poznawany, w ogóle każdy wiersz, znosi wszelkie kiedyś dawno, że przedziały czasowe, tak? Przedziały czasowe przestaną się liczyć. Tak. Że wszystko jest w tym samym momencie i że właściwie jest coś takiego, że jeśli posłużę się wittgensteinowską butelką z muchą w środku, prawda, którą jesteśmy, możemy sobie wyobrazić, jesteśmy muchą w tej butelce Wittgensteina, to właściwie wydostać się stamtąd, z tego możemy tylko przy pomocy sztuki, przy pomocy wiersza. Tak. Ona przekracza tą barierę, ona z tej butelki nas wyzwala. Czyli to jest to trzecie oko, jakby spojrzenie na siebie z perspektywy, no... Przełamanie konturu, wyjście poza kontur. I a przynajmniej próba. No, ale jednak przecież jeśli możemy czytać i Szekspira, i możemy czytać Homera, i możemy czytać obojętnie kogo, skądkolwiek, z jakiegoś kraju, jakiejkolwiek epoki, w momencie, kiedy ma ważny przekaz, albo coś zawiera w sobie pięknego, co nas zauroczy, To wtedy przecież to jest istotne, najbardziej istotne. No innymi słowy, że sztuka jednak chce być ponadczasowa i w tych arcydziełach jest ponadczasowa, prawda? To o czym, że jakby pokonuje tego ducha, z jednej strony wynika z tego ducha czasu, a z drugiej strony unosi się wysoko jednak ponad tym duchem czasu, czy nie poddaje się mu całkowicie. To, o co walczył Mieczysław Jastrąb w swoich esejach, żeby nie poddawała się, nie ulegała temu duchowi czasu. Z taką niewolniczą jakby, prawda, ale tego uległością. Się nie da. Tego się całkowicie nie da, bo z tej butelki się nie da całkowicie. Trzeba by rozbić tę butelkę. Ale tak, no z tym, że ten czas jest za każdym razem, może być inny, może kontekst czasowy się zmienia. Natomiast są rzeczy niezmienne. To co wiąże się ducha z naszą egzystencją, z naszą zdolnością, z naszą wrażliwością. To jest od czasów najbardziej antycznych do dzisiaj. To jest niezmienne. Zmienia się tylko kontekst zewnętrzny. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że nie tylko to jest ważne czy istotne. Chodzi o to, że
że każde dzieło sztuki, a tutaj cały czas od razu mówię, że chodzi i o wiersz, i o malarstwo, i o muzykę. Każdy z tych utworów, tych tworów, tych wytworów zawiera w sobie ładunek skupienia. Tak. Ten stan skupienia jest właśnie, że to jest takie skondensowane i w momencie, kiedy przeżywamy to, kiedy patrzymy w muzeum na coś, kiedy słuchamy koncertu, kiedy czytamy wiersz, to skupienie nam się udziela. Jeżeli akurat jesteśmy do tego, mamy czas na to, prawda? Bo też jak przebiegamy tak tylko przez... No tak, no to wymaga musimy, jednak zatrzymania się w drodze. Ale ten stan skupienia poprzez medytację osiąga się to wiele dłużej, przez całe dni, prawda? Ale w zderzeniu ze sztuką jesteśmy właściwie obdarzeni. Dostajemy ten dar tajemniczy, że nagle uzyskujemy jakiś rodzaj iluminacji. Coś, co powoduje, to mistycy to nazywali przypominaniem się samym sobie. Że nagle w tym dziele czyimś odnajdujemy samych siebie z dawna, nawet z jakichś domysłów o sobie, które nam się w tej chwili dopiero tłumaczą. Jest coś takiego. To słucham i zauważam, że dalej ta wiara w poezję, w sztukę jest. Czy miewałeś okresy takiego zachwiania tej wiary, bo to pisanie w ogóle. Ja myślę, że są różne momenty, są różne także sytuacje, które powodują, że bardziej czy mniej jesteśmy w stanie to zrozumieć, ale właśnie chodzi o rozumienie, o porozumienie, prawda? Tak. Że oczywiście są takie okresy, kiedy usiłujemy zadziwić kogoś. Najpierw siebie może. Może siebie, ale tak, później kogoś. Tych form niecodziennych. Ale przychodzi moment, kiedy chcielibyśmy się porozumieć i nagle, i nagle się to staje takie trudne, że ten znów muszę się do drugiej butelki odwołać, nie tylko do butelki księgo Wittgenstein, ale i w swojej wypowiedzi Paul Celan mówił o butelce, o wierszu jako o tej butelce puszczonej gdzieś tam na wodę, morze, która do kogoś dotrze. Przez rozbitka, prawda? Na wyspie. I przez kogoś właśnie zostanie czytane to, że właściwie, to zresztą Pound także mówi może już nie przy pomocy butelki, ale właśnie w tym zdaniu, kiedy powołuje się, że pisze ten wiersz dla kilkorga ludzi, a kilkorgo jeszcze innych może go usłyszeć. Nie mówił o masie ludzi, nie mówił o milionach, bo to porozumienie następuje, to prawdziwe porozumienie następuje, kiedy jest nas dwoje, troje, ale w momencie, kiedy jesteśmy my z naszą kartką i wiemy, że tylko taka kartka do kogoś dotrze, a więc jest to jakieś najbardziej bliskie porozumienie, bo właśnie tylko z tym czymś czytającym okiem, tylko z tym czymś, próbą zrozumienia czy przyjęcia przesłania, które tam gdzieś jest zawarte. I na tym chyba to polega. Także jakiś rodzaj empatii też, prawda? Tak, bo tego się nie da oczywiście wyczerpać. Jasne. Właśnie miałem takie pytanie, dla kogo piszesz? Dla siebie? Ale to odpowiedziałaś właściwie w tej chwili. Dla siebie, dla paru osób, czy dla tego kogoś anonimowego? Ale najpierw piszę dla siebie. Dlatego, że ja najpierw muszę to zrozumieć. Ja. To musi mnie zaskoczyć. Tak. To ja próbuję przełożyć na język, jestem tłumaczem. Jestem kopistą i tłumaczem zarazem. Mm-hmm. Że z tym bezsłownego jakiegoś doznania, które bardzo długo dojrzewało w nas. Ja kiedyś, jak właśnie zobaczyłam szary, taki brzydki kamień, rozłupany, tam był w środku kryształ. I wiem, że kryształy dojrzewają do swojej kryształowości przez jakieś 2000 lat, ponad 1000 lat. I pomyślałam, że coś takiego jest także i w sztuce, że jakiś zamysł najpierw jest taki zrogowaciały, szary, bezbarwny, bezkształtny i musi się tak bardzo
wewnątrz nas krystalizować i doprowadzać się do jakiejś formy, kiedy zaczyna pukać, domagać się. Ktoś tam mówi, słowa bąbelkują. Bąble powstają jakby takie. Tak, zaczyna bąbelkować, czyli wiersz sierot, coś tam. I w twoich wierszach jest też wiele, no one są też odwołaniami do kultury, do mitologii, ale również do podróży. Czy podróże cię inspirują? Czy piszesz szalenie, w trakcie? Czy... Szalenie, dla mnie to było. Czy to jest takie wybicie jakby z rytmu po pierwsze, z rutyny, prawda? Pamiętam, ja to tak odczułam. Takie pierwsze doznanie tej inności, w pełnym tego słowa znaczeniu. Inności, która fascynuje, która pociąga. Że właśnie w tych gdzieś tam wioseczkach zagubionych, biłgorajsko-tarnogrodzkich okolicach nad Tanwią i Sanem, ojciec zgromadził jakieś takie księgi, miał dużą bibliotekę i między innymi kiedyś wyciągałam takie grube tomiszcze, nie wiem, albo to była encyklopedia, albo to była jakaś historia świata. I tam były ilustracje. Każda z tych ilustracji była przykryta jakąś taką bibułką z wybitymi jakby znakami papilarnymi, a pod tą bibułką nagle w przestrzeni sterczące w górę dziwne kamienie poukładane w szeregi, gdzieś nakrywane w postaci stołów, jak się dowiedziałam od ojca, to były menhiry i dolmeny. I to mnie urzekło. I nagle po prostu to było coś, czego chciałam dotknąć, w czym się chciałam znaleźć, bo wyczuwałam w tej przestrzeni, takiej bardzo hieratycznej, zawartą tajemnicę. Dość, że dotarłam do tego miejsca, do pola Menek i wybrzeża, gdzie te dolmeny i menhiry zachowały się. I zresztą to opisałam w takim opowiadaniu Nolime Tangere, nie będę teraz tego powtarzać. Dość, że tym, co było niezwykłego i co mi się potwierdziło, że ta hieratyczna przestrzeń, taka pełna też mistycyzmu, to, który nie mieścił się w żadnym z kościołów. Tam to nie miało nic wspólnego ani z islamem, ani z chrześcijaństwem, ani z judaizmem. To było poza religiami. I to było szalenie posępne, a jednocześnie wzniosłe. Tak. Także mi to pierwsze pragnienie, które mogłam zaspokoić dopiero po paru dziesiątkach lat. To trochę mówisz tak jak Schulz w swoich opowiadaniach, gdzie o znaczkach, prawda? Ta opowieść, tak. że w tych znaczkach widział te dalekie, egzotyczne kraje. Tak. Ale potem odbyłaś tych podróży, tych realnych, kilka dużo, bo to i w Stanach byłaś. W Stanach byłam, Iowa, później, tak. Tak czy owak stamtąd mnie zaprosili do Teksasu, bo w Austin w uniwersytecie opublikowali wybór wierszy dwujęzyczny. No i zaprosili mnie na spotkanie ze studentami, to było dla mnie też niesamowite przeżycie, bo to pod koniec listopada byłam w Iowie jeszcze i tam była koszmarna pogoda się wytworzyła. Z dnia na dzień po prostu zamiecie śnieżne, ślizgawica, z trudem dobrnęłam jakimś cudem zupełnie na lotnisko. Okazało się, żeby dojechać do tego Austin, bo przecież tam miałam to spotkanie odbyć. Okazało się, że samoloty oczywiście były gdzieś tam po... nie kursowały i w rezultacie jakimiś takimi przesiadkami, jakimiś zygzakami dobrnęłam tam, a tam w pełni rozkwitu piękne kwiaty, ptaki kolorowe, te kardynały, czerwono skrzydłe, czubate różne, więc to ta inność też pejzażu, roślin. Z dnia na dzień, wiesz, jak kilkanaście stanów zwiedziłem, także przenosiłem się w przeciągu dwóch dni z gorące, z Montany powiedzmy, gdzie zimno, chłód i śnieg, do, powiedzmy, do Arizony. A więc też to znasz. Oczywiście, oczywiście. Ale ja coś jeszcze zobaczyłam, a to teraz z drugiej strony, bo znalazłam się jako tłumacz, zdałam świeżo egzamin z francuskiego, bo robiłam drugi stopień zaocznie polonistyki po latach kilku.
A tymczasem się wybierał ktoś z Łodzi bodajże, czy z Poznania, nie pamiętam nazwiska, do Wietnamu i trzeba, szukano tłumacza. Więc nagle dostałam telefon, czy mogę być tłumaczem z rozkoszą. I w ten sposób znalazłam się w grudniu w Wietnamie, gdzie wszystko było w rozkwicie, w takim duszącym, ciężkim powietrzu. Też niesamowite po drodze jakieś obserwacje. I to wpływało? Czy to inspiruje cię do poetyzmu w jakiś sposób? Zawsze dziwiła mnie to, ta gęstość ornamentyki azjatyckiej. Tak. Ja byłem w Singapurze, także. Tak, więc to, co się tam dzieje, okazało się, że rzeczywiście ta gęstość istnieje w naturze tamtej. Tak. I że te wszystkie stroje ludowe, które oni mają, tak samo jak z różnych innych kontynentów, stroje ludowe są prawie identyczne jak te ptaki ich, jak te ich zwierzęta, jak tak właściwie to wyrasta, to malarstwo, prawda? Tak. Z tego otoczenia, z tej jakby przyrody. Chyba dyktuje, prawda? Jakby. Formy wyrastają z jakiegoś, z tej biocenozy, jak to się nazywano. To, co mnie właśnie zachwyca w twojej poezji, to jest ta natura, żywioły, przyroda. I to jest jakby tłem, to jest jakby dekorą twojej poezji, bo mojej też. Ponieważ to jest jednak wieczne. Historia, z historią różnie bywa. Polityka to jest ta bieżączka. Historia to tło historyczne, ona też się zmienia. A jednak natura jest... powtarzające się w swojej aktualności, niemal teraźniejszość. Tak. Ja tak odebrałam na przykład sprawę Antygony. Dla mnie było wstrząsem, jak zobaczyłam realizację. A wiecie, usłyszałam w radio, bo wtedy nie było telewizji, Antygonę Sofoklesa w momencie, kiedy u nas nie wolno było mówić o Katyniu, kiedy nie można było mówić o Powstaniu Warszawskim i kiedy ta siostra, właściwie Antygona, nie bardzo mogła sobie poradzić, jak pochować brata, który gdzieś tam przez komin z Auschwitz zmienił się w chmurę. Albo gdzieś tam tego brata, który na murze... Czyli powtarza się w różnych wersjach. W plamę, czy w cień. Tak. Czyli, że po prostu jest coś, co dawno zostało napisane, a co mówi bardzo wyraźnie i ostro o naszej rzeczywistości. Później, kiedy mi wiersz na ten temat, na temat tej właśnie Antygony, wiersz Larum przetłumaczył Miłosz, zamieścił w antologii polskiej poezji w Ameryce. I ja na spotkaniach poetyckich międzynarodowych prezentowałam to w jego przekładzie. Okazało się, że w każdym z krajów, różnych krajów, jest ten problem Antygony w dalszym ciągu aktualny. Tak. Prawda? Oczywiście zmieniają się tam różne sytuacje, ale, ale zasada, ale tak. to jądro problemu... To też w twojej poezji jest, czyli ta aktualizacja mitu. Aktualizacja, no bo on występuje niby w tej postaci, ale już jednak w innej formie współczesnej, prawda? I czy Urszula dalej piszesz wiersze? No w tej chwili nie piszę wierszy. Masz taki okres teraz? Tak, ja uważam, że nie należy niczego robić na siłę, zwłaszcza nie wolno pisać wierszy. Pauza jest potrzebna. Czasem trwa kilka lat, czasem trwa kilka dni. Jeszcze na koniec takie pytanie, ponieważ to młodych poetów może interesować, to jest sprawa twojej kuchni poetyckiej, jak przyrządzasz ten wiersz, jak powstaje. Przy każdym wierszu jest cała inna inne impulsy historia. Się na to składają i sięgają, ale z całą pewnością każdy wiersz się pisze przez całe życie. Urszula, dziękuję ci, że przyjęłaś zaproszenie. No miło, a właściwie, że ja się wprosiłem tu do Wrocławia, do Odry, do ciebie, że mogliśmy wysłuchać. Dla każdego piszącego to, że znajdzie swojego czytelnika, więc jeśli jesteś czytelnikiem także, moim to się bardzo z tego cieszę. Nie przyjechałbym, gdyby tak nie było. Dziękuję bardzo.